Wiesz, także jedziemy do autobusu i pojedziemy na wycieczkę do plaży Maho, gdzie można zobaczyć samoloty. Wycieczka jest nazwana Maho Airplane Experience, czyli doświadczyć samolotu. Tu jest strona holenderska. Ta wyspa San Martin ma stronę francuską, stronę holenderską. Powiedziałem, że strona duńska, a tu się pomyliłem. Bo to jest wyspa, która należy do Francji i Holandii. To Danii nie. Dania też ma różne terytoria zamorskie. No szkoda, że Polska tuż przy Danii nie umiała też w tamtych czasach, XVI, XVII, XVIII wiek, nie umiała wybudować statku i wysłać ekspedycję i też zdobyć sobie jakieś wyspy. Polska taka była rozszarpywana przez polityków i zajmowała się wojnami z Niemcami, z Ruskimi, cholera wie jeszcze z kim jeszcze, zamiast właśnie siły i energię skierować na zdobywanie z terytoriów zamorskich. To wielka, wielka szkoda. To uważam, że to jest zapieprzyli politycy. Sobą zamiast sił Nowa Polska, nie wybudowano autostrad. No jest w trakcie budowy, ale nie wybudowano jeszcze wszystkich. Brak jest obwodnicy Ostrowa, Kalisza, szeregu innych miast. Nie ma autostrady z Warszawy, od Częstochowy do Katowic nie ma autostrady, dopiero w budowie. I pełno innych brakuje, jak również w ciągu tych 27 lat nie wybudowano polskiego satelity użytkowego, który by latał nad Polską i patrzył, monitorował, czy są pożary, huragany, powodzie, zagrożenia jakichś granic. Polegamy tylko na satelitach zagranicznych, a to w przypadku zagrożenia może w ogóle nie funkcjonować. I wstyd właśnie, że takie wielkie państwo jak Polska nie ma własnego satelity. Dopiero pierwszego satelity wybudowali i wyszczelili studenci. Wstyd dla Polski. Wstyd. A co robi takie CBK? 30 lat podatki. Inne. Teraz dopiero mamy plan kosmiczny. Polska w kosmosie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tyle.